Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na recenzję, na którą wielu z Was zapewne czekało. Będzie recenzja słuchawek Logitech G230, są to właśnie te bardzo ładne, bardzo solidnie wykonane i przede wszystkim bardzo dobrze grające słuchawki. Szczegółów dowiecie się w tym filmie, natomiast recenzja będzie jak najbardziej pozytywna, ponieważ słuchawki w testach wypadły naprawdę dobrze i już na wstępie mogę je spokojnie polecić. Ale zapraszam Was do obejrzenia całej recenzji, poznacie wszelkie szczegóły, dlaczego te słuchawki przede wszystkim są warte swojej ceny. A cenę sprawdzicie w opisie filmu. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do dalszego oglądania. Zaczynamy! No więc przed nami słuchawki Logitech G230. Jeśli chodzi o podstawy, czyli parametry techniczne, nie ma tutaj co prawda rewelacji, ponieważ mamy 40 mm przetworniki, pasmo przenoszenia standardowe, ponieważ od 20 Hz do 20 kHz, czułość to jakieś 90 dB. Natomiast mikrofon nagrywa w paśmie od 50 Hz do 20 Hz z czułością minus 40 dB. Słuchawki są masywnym headsetem, jeśli chodzi o ich wielkość, zakrywają całe uszy, ale to zobaczycie sobie za chwilkę. I ważą jakieś 270 gram bez kabla. Waga wydaje się być wysoka, natomiast są bardzo wygodne, ale o tym później w recenzji. To ja zacznijmy od przewodu. Przewód jest naprawdę długi, ma 230 cm. Zakończony jest dwoma mini jackami 3,5 mm. Oznaczone oczywiście jako słuchawki, mikrofon. Nie da się pomylić. Widać kolory też zielony, różowy. I mamy wszystko w czerwonym oplocie. Później przewód nam się łączy i moi drodzy, przewód jest naprawdę bardzo miękki, jak sznureczek, zobaczcie, nie ma z nim żadnego problemu. Nadmiar możemy spiąć sobie takim organizerkiem, a idąc bardziej w stronę słuchawek, mamy rzecz praktyczną, czyli taki pilocik, wyłącznik mikrofonu i potencjometr, regulacja głośności precyzyjna, bardzo fajnie pracująca. Pilot co prawda taki prosty, zwykły plastik, natomiast funkcjonalny. I mamy też klip, żeby sobie go przypiąć do ubrania na przykład. No i potem już ten przewód wchodzi do lewej słuchawki. Połączenie jest moim zdaniem fajne. Mamy tutaj gumę, więc dość elastyczne, jest to zabezpieczone, nie wyrwiemy tego. I patrząc po kolei, pałąk mamy dość masywny z plastiku. Słuchawki, jak widzicie, są bardzo elastyczne. Pałąk jest wytrzymały, a jednocześnie giętki. We wnętrzu mamy taką średnio miękką poduchę, co prawda, natomiast bardzo fajnie się to sprawdza w praktyce i jest to obite przyjemnym, oddychającym materiałem, tak samo jak muszle, do których przejdziemy za chwilkę. Słuchawki te się nie składają, natomiast mają szerokie, masywne prowadnice z aluminium. Rozszerzają się bardzo mocno, więc dopasują się do każdego gracza. Jeśli chodzi o młodszych graczy, to powiem Wam, że ten headset moim zdaniem może być na niektórych za duży, natomiast zobaczcie, tak to wygląda po pełnym złożeniu, więc moim zdaniem i tak headset dość duży. Ja, żeby do mnie się dopasowało, musiałem je mieć gdzieś w ten sposób rozregulowane, dlatego raczej młodszym graczom ich nie polecę. Patrząc dalej, oznaczenie G230, logo firmy Logitech i też plastik takiej dobrej jakości, nie jest to rewelacyjna jakość, a jest na pewno dobry i tu mamy plastik troszeczkę lepszej jakości na tych obudowach przetworników i czerwone akcenty. Jak widzieliście, słuchawki czarno-czerwone, kabel i elementy ozdobne też czerwone. Słuchawki wyginają się pod kątem 90 stopni, tak więc fajnie się dopasowują do gracza. No i zobaczcie, wnętrza mamy naprawdę duże, ucho wchodzi bez problemu i ten kształt tak jest troszkę nieregularny, właśnie po to, żeby lepiej się dopasować do ucha. Następnie mamy mikrofon, dość elastyczny, zobaczcie, możemy go sobie dogiąć tak, żeby był bliżej ust. Jak nie używamy, możemy go sobie odgiąć w ten sposób, no i mniej go po prostu widać wtedy. Do tej części, wiecie, że dla mnie to jest bardzo ważna część, tutaj to wypełnienie jest miękkie, nie jest aż tak miękkie jak w jakichś topowych słuchawkach za 600 zł, natomiast jest moim zdaniem w tej cenie naprawdę super i zapewnia fajny komfort. Przy okazji też ta gąbka obita jest fajnym, oddychającym materiałem. Tak więc pod względem komfortu słuchawki są po prostu świetne. Zobaczcie, te całe obicia możemy sobie bez większego problemu zdjąć.
I można to sobie wyczyścić, pewnie nawet wyprać. Nie jestem pewien tego, ale w każdym razie jest to element, który możemy łatwo zdjąć. A tak wygląda wnętrze, w sumie nie ma to co oglądać. Jest plastikowa obudowa i we wnętrzu 40 mm przetwornik. No dobrze, moi drodzy, teraz będzie część obowiązkowa, czyli test mikrofonu. Przez chwilę dźwięk płynie do Was z kamery, ponieważ używać będę Tascamader 05 do rejestracji dźwięku. Już zakładam sobie te słuchawki. Ok, mikrofonik przesuwamy bliżej. I w tej chwili odpaliłem nagrywanie. Dźwięk płynie do Was z mikrofonu słuchawek Logitech G230, rejestrowany poprzez rejestrator cyfrowy Tascam DR05. Myślę, że w tej chwili możecie posłuchać, jak głośny jest dźwięk, jaka jest jego jakość, czy jest czysty. Dodam tylko, że podbicie w systemie jest na plus 30 dB. Często bywa tak, że mikrofony na mini jackach nagrywają po prostu cicho, natomiast w tym momencie na podbiciu myślę, że słychać dość głośno, dość wyraźnie i dźwięk przede wszystkim jest w miarę dobrej jakości. W tej chwili kończymy test dźwięku i przechodzimy do dalszej części recenzji. No i okej, moi drodzy, część oficjalna, czyli prezentacja za nami, wrażenia dźwiękowe również i test mikrofonu również. No co do mikrofonu, nie jest on najgorszy, oczywiście zdarzają się lepsze mikrofony, natomiast moim zdaniem jest całkiem przyzwoity. Jeśli chodzi o wrażenia dźwiękowe, no to w przypadku słuchania muzyki było naprawdę dobrze, nawet odsłuch muzyki klasycznej wypadł niezwykle przyzwoicie. Również muzyka elektroniczna, tam również słuchawki dawały sobie radę, a po prostu świetnie było w muzyce rozrywkowej. Bardzo fajny, dość mocny, przyjemny bas, wyraźne fragmenty wokalne i szczegółowe całe ścieżki. Więc jak najbardziej pozytywnie mogę je uznać za słuchawki uniwersalne, ponieważ do muzyki się nadają i nadają się oczywiście do gier. A w przypadku gier, pomimo że są to słuchawki stereo, nie mają żadnego wirtualnego 7.1 ani nic takiego, tak jak model wyższy 430, o którym będzie oczywiście w następnej recenzji, to mimo wszystko sprawdzają się świetnie. Pozycjonowanie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, dźwięk jest niezwykle szczegółowy i nie mamy żadnego problemu z namierzeniem, z której strony w grze dochodzi jakieś zagrożenie, czy dzieją się po prostu jakieś wydarzenia. W świecie dźwięków dzięki tym słuchawkom odnajdziemy się naprawdę dobrze. No więc szczegółowość tych dźwięków w grach jest naprawdę bardzo wysoka. No i też rzecz ważna, realizm tych dźwięków. Jeśli chodzi o wystrzały, wybuchy, to naprawdę wypadają one dobrze, ponieważ w niektórych słuchawkach na przykład taki wystrzał z karabinu brzmi naprawdę dziwnie. Tutaj jest to takie, jak powinno być, bez żadnych przekłamań, bez podbarwień, po prostu czysty, dobrej jakości dźwięk. Słuchawki testowałem m.in. także w Counter-Strike Global Offensive, więc nie ma też problemów z usłyszeniem kroków, z lokalizacją, z której strony nadbiegają i jak są silne. Naprawdę wypada to bardzo, bardzo dobrze. To tyle jeśli chodzi o dość obszerną relację z odsłuchu dźwięku w różnych gatunkach muzycznych i w grach. Natomiast co do samych słuchawek, moim zdaniem są przede wszystkim świetnie zaprojektowane, naprawdę ładnie wyglądają. Po drugie są solidnie wykonane, mamy metalowe prowadnice, mamy bardzo fajne wypełnienia tych muszli, całe to obicie materiałowe również jest bardzo fajne. Są dość łatwe w utrzymaniu i przede wszystkim są też wygodne. Naprawdę pomimo wagi 270 gram można w nich siedzieć naprawdę długo. Nie czujemy na głowie ciężaru tych słuchawek i przede wszystkim też nie powodują żadnego ucisku na głowę, ani od góry, ani od boków. Dlatego biorąc pod uwagę wszystkie zalety, a praktycznie brak jakichś rażących wad, może gdybyśmy bardzo chcieli się do czegoś doczepić, to byśmy się doczepili, ale mnie takie coś nie ukłuło w czasie testów. Dlatego uczciwie dla tych słuchawek maksymalna ocena i rekomendacja, to
To naprawdę świetne, uniwersalne słuchawki w tej cenie, rewelacyjnie wykonane, rewelacyjnie grające. Po prostu produkt wart tych pieniędzy. Niedługo będziecie mieli okazję też zobaczyć test modelu wyższego G430, gdzie mam jeszcze dodatkowy układ dźwiękowy i zrobimy sobie osobny filmik z porównaniem tych dwóch świetnych modeli. Wtedy zobaczycie już w jednym filmie wszystkie podobieństwa i różnice, tak żebyście byli pod tym względem usatysfakcjonowani, żebyście nie musieli po kilkanaście razy pytać o to samo. Taki film myślę, że bardzo się też wszystkim przyda. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, za chwilę jeszcze plansza końcowa. Przypomnę, ceny sprawdzicie w opisie filmu. Zaglądajcie na Facebooka, zaglądajcie na kanał często, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!